28 maj 1986. Ojcze, Ojcze Niebieski, kieruj wszystkim i daj mi siłę. O czym mówisz? Modlę się do Ojca Niebieskiego. Chwała bądź Bogu. Jezus jest zawsze z Tobą. Wzywaj Jezusa w swoich modlitwach. Prowadzę Cię do Twego Ojca. Zaczęłam się obawiać, że jestem oszukiwana. Nie lękaj się, moje orędzia nie wyrządzają Ci zła. Kochaj Boga, kochaj Go bardziej, Daniel. Jak wiecie, anioł stróż modli się za każdego, kogo dostał od Boga. Nawet aniołowie już nie wytrzymują. I modlę się o siłę do Boga, żeby wytrzymali z każdym człowiekiem. Nasi aniołowie stróżowie modlą się o siłę do Boga, żeby mieli siłę wytrzymać z tą rasą ludzką. Chwała niech będzie Bogu za to, że masz anioła stróża. Niektórzy z was nie wiedzą o tym, że Jezus jest zawsze z tobą. W swoich modlitwach masz wzywać Jezusa. Z czym ci się kojarzy wzywanie? Wzywaj! Anioł stróż prowadzi cię do twego Ojca, o którym istnieniu w pewnym sensie nie masz pojęcia. Dlatego, że twój Ojciec Ziemski nie pokazał ci prawdziwego obrazu Boga i dlatego w pewnym sensie ty nie masz pojęcia, że Bóg istnieje, no bo twój Ojciec nie pokazał ci tego. Każdy normalny, zdrowy człowiek myślałby, że jest oszukiwany, słysząc takie słowa swego anioła stróży. Ty masz się nie lękać, czy dotychczas te słowa, które zostały przytoczone, spowodowały jakieś zło w tobie? Czy to, co dotychczas zostało przytoczone, jakieś zło spowodowało? Aniołowi stróżowi zależy, byś kochał Boga. Kochała Boga, ale bardziej kochała. O to bardziej chodzi tu. To powiedział Daniel, anioł stróż, który jest wyżej niż człowiek, no bo jest aniołem, jest na wyższym stopniu. Dlatego nie masz co dyskutować z aniołem stróżem, bo nic z tego nie wynika.